dobrze. Dzień dobry, ja nazywam się Stanisław Bąk. Witam Państwa wszystkich serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. W dzisiejszej konferencji udział wezmą wicemarszałek Sejmu, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, pan Krzysztof Bosak. Jak również nasi kandydaci do Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Piotr Zduńczyk i pan Teterycz Jan. W konferencji biorą również nasi kandydaci do Rady Powiatu Biłgorajskiego, i tematem dzisiejszej konferencji są zbliżające się wybory samorządowe. Jako pierwszy głos zabierze wicemarszałek Sejmu, poseł na Sejm, pan Krzysztof Bosak. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witamy wszystkich przybyłych i dziennikarzy, i także sympatyków. Zaraz po konferencji prasowej będzie czas, żebyśmy porozmawiali z sympatykami. Dziękujemy Państwu za przybycie. Dzisiaj zorganizowana przez struktury województwa lubelskiego moja wizyta i w Biłgoraju. Wieczorem mamy, jak Państwo być może wiedzą, konwencję lokalną w Lublinie. Będziemy wcześniej jeszcze także w innych miejscach i przekonujemy do głosowania na Konfederację Bezpartyjnych Samorządowców. To jest duża radość, że w tych wyborach samorządowych idziemy razem, połączyliśmy siły. Mamy wielu wspaniałych kandydatów, którzy zarówno idą do Sejmiku Wojewódzkiego, tutaj jednym z liderów jest Piotr Zduńczyk, jak również i do Rady Powiatu Biłgorajskiego. Ja przyjechałem poprzeć kandydatów Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, pomóc im w kampanii wyborczej i przekazać dobre słowo, że warto walczyć o to, w co wierzymy. Przypomnę piątkę samorządową Konfederacji, którą przedstawiliśmy no nie dalej jak dwa dni temu na naszej ogólnopolskiej konwencji w Krakowie. To znaczy rozbijemy układy, samorząd pełen energii, a więc żebyśmy mieli ciepło, żebyśmy mieli prąd po dostępnych cenach, żebyśmy nie byli zniszczeni regulacjami, które zabierają nam dobrobyt. Swoboda przemieszczania się, to zaczyna się szczególnie w dużych miastach i to dotyka też przedstawicieli mieszkańców miast mniejszych. Różne sprawy, żeby załatwiać, trzeba jeździć do miast wojewódzkich, tam się zaczyna zwalczanie kierowców, likwidowanie miejsc parkingowych, zwężanie ulic, likwidowanie parkingów, robienie tak zwanych stref zakazu wjazdu, zwanych dla niepoznaki strefami czystego powietrza. Nikt nie prowadzi badań, czy tam powietrze jest czystsze po tym, jak zakazano wjazdu ludziom, którzy dysponują zwykłymi autami. Natomiast to są wszystko formy utrudniania nam po prostu życia, my jesteśmy temu przeciwni. Następnie polska zdrowa żywność, a więc żebyśmy mieli własną produkcję żywności, żebyśmy mieli rolnictwo, żebyśmy mieli hodowlę, żebyśmy mieli produkcję żywności po konkurencyjnych cenach, żeby polski rolnik, polski hodowca nie był niszczony konkurencją z zagranicy. To jest to, co zrobiła Unia Europejska, czyli zalew polskiego rynku produktami z Ukrainy, ale także niszczenie ciągłymi regulacjami podnoszącymi koszty wszystkiego. Jeżdżę i rozmawiam z rolnikami i wiem, że naprawdę perspektywa kontynuowania swoich upraw, swoich hodowli jest ludziom odbierana. I my musimy przywrócić sobie samym wiarę w to, że panujemy nad swoim losem, że nie eurokrata, nie urzędnik, nie jakiś komisarz, ale my sami jesteśmy w stanie robić to, co robili nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi pradziadkowie, czyli produkować dla siebie żywność, która wyżywi naszą populację. Dlatego polska zdrowa żywność to jest hasło naszej piątki i ostatnia rzecz, to znaczy własny dom to wolność. My musimy mieć prawo mieszkać w swoich domach. W ostatnich dniach Parlament Europejski przegłosował tak zwaną dyrektywę budynkową. Rozglądam się,
patrzę po domach, które stoją dookoła i zastanawiam się, który z tych domów będzie spełniał tak zwaną dyrektywę budynkową. Kto z Państwa jest przygotowany na wydatki idące w setki tysięcy złotych na modernizację własnego budynku do standardów, które wymyślili eurokraci i które mają się nijak do możliwości kapitałowych i potrzeb rzeczywistych polskiego społeczeństwa. My jako Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy jedyni mówimy uczciwie, bez mydlenia oczu o tych wszystkich wyzwaniach. I dlatego połączyliśmy siły i dlatego chcemy bronić interesu obywateli, bronić swobód obywatelskich, także tych, które gwarantuje nam Konstytucja. Stąd w naszej piątce hasło swobody przemieszczania się. To jest właśnie związane z przemieszczaniem się autami. To nam obiecywano, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że każdy będzie mógł się przemieszczać i my po prostu chcemy, żeby to, co nam obiecano, tego nam nie zabierano. To nie jest już kwestia podejścia, czy ktoś jest za obecnością w Unii Europejskiej, czy kto jest przeciw. To jest kwestia dotrzymania obietnic, które publicznie złożono polskiemu społeczeństwu. I nie możemy dać sobie odebrać tego, co, na co sami przez pokolenia zapracowaliśmy, czyli na domy, na możliwość poruszania się, na możliwość wyżywienia się jako naród, jako zamieszkująca tę ziemię populacja, na możliwość ogrzania swoich domów, na możliwość zakupu prądu po przystępnej cenie, i na możliwość kontrolowania własnego życia obywatelskiego, stąd to pierwsze hasło, czyli rozbijemy układy. Tam, gdzie są układy, które nie działają, tam gdzie instytucje nie działają prawidłowo, tam my chcemy te układy rozbijać. Życzę kandydatom do powiatu biłgorajskiego z Konfederacji z bezpartyjnych samorządowców sukcesu, żeby wprowadzili swoich radnych i żeby wprowadzili świeży powiew do sejmiku wojewódzkiego i do rady powiatu. Życzę także Państwu, żebyście mieli satysfakcję w dniu wyborów z tego, jakich kandydatów wystawiliśmy i żeby pomnożyli zaufanie, jakim Państwo ich obdarzycie do następnych wyborów, żebyśmy szli coraz silniejsi i coraz bardziej zorganizowani jako społeczność lokalna i jako całe społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przedstawić naszych kandydatów do Rady Powiatu, którzy biorą tutaj udział z nami w dzisiejszej konferencji prasowej. Być może przedstawię to okręgami. Także okręg numer 1 to jest miasto Biłgoraj. Startują z pozycja numer 1 Bąk Stanisław, Rawska Elżbieta, Szpinda Łukasz, Dziak Alicja i Owszyński Paweł. Z okręgu numer 2 to są gminy Biłgoraj, Aleksandrów. Startują numer 1 Kowal Jan, Schmidt Stanisław, Mazurkiewicz Marta, Wojtyło Karol, Pawłowska Małgorzata. W okręgu numer 3 obejmujący gminy Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol. Pozycja numer 1 Gontarz Dominika Krystyna, Wenek Andrzej, Kiełbus Piotr Jan, Rogowska Marta Joanna, Danaj Michał i Bąk Justyna. W okręgu numer 4 gminy Biszcza, Księżpol, Potok Górny i Tarnogród. Z pozycji numer 1 startuje pani Giża Świąder Aleksandra Krystyna. Pozycja 2 Kuba i Patrycja. Pozycja 3 Rębacz Łukasz i pozycja 4 Wawrzak Eryk. Okręg numer 5 obejmujący gminy Frampol, Goraj i Turobin. Z pozycji pierwszej startuje Mróz Józef Tadeusz, pozycja 2 Wójcik Ewelina, pozycja 3 Małek Maciej, pozycja 4 Sarzyńska Ewelina i pozycja 5 Adamska Dominika. W sumie nasz komitet wyborczy zgłosił do rejestracji 25 kandydatów, w tym z naszych list startuje 12 kobiet, czyli mniej więcej mamy połowę kobiet. Szanowni Państwo, my idziemy do wyborów po to, żeby ułatwiać życie mieszkańcom, a nie utrudniać. Chcemy realizować rzeczywiste potrzeby naszych mieszkańców. Nie jakieś wydumane przez lobbystów,
przez lobbystów, przez, no, uciekło mi z pamięci. Europro. O właśnie, przez Brukselę, dziękuję za podpowiedź, czy przez miejscowych włodarzy, którzy często realizują swoje partykularne interesy i przepychają inwestycje, które generalnie nie służą wszystkim mieszkańcom. Chcemy, żeby mieszkaniec naszego powiatu, wyjeżdżając z domu, nie zastanawiał się, czy urwie po drodze koło w jakiejś dziurze, czy nie ugrzęźnie w błocie, czy nie wyjedzie do rowu, bo droga będzie nieodśnieżona. Chcemy, żeby mógł załatwiać swoje sprawy w urzędach w sposób szybki i bezproblemowy. Żeby w urzędzie czekał na niego przyjazny urzędnik i kompetentny urzędnik. Chcemy, żeby miał szeroki dostęp do służby zdrowia. Będziemy starać się poprawiać i unowocześniać infrastrukturę. Żeby, tak jak marszałek wspomniał, żeby było ciepło. Nie mamy takiej gwarancji, że będziemy mieli ciepło. Chcemy, żeby ludzie mieli ciepło, chcemy, żeby ludzie mieli prąd, żeby mieli wodę, żeby mieli kanalizację. Chcemy, szanowni państwo, oddać jak najwięcej obywatelom, żeby mogli po swojemu budować swoje biznesy, prowadzić po swojemu gospodarstwa rolne. Chcemy, żeby ludzie mogli żyć po swojemu. Szanowni państwo, my tutaj w Konfederacji kierujemy się pewnymi zasadami. Niektóre z nich to, które często przedstawiamy i eksponujemy, to jest wolność, to jest własność, to jest rodzina. My w naszych działaniach jako samorządowcy będziemy się starali o te zasady walczyć. Dziękuję. Teraz poproszę o zabranie głosu naszego kandydata z pozycji numer 1 do Sejmiku Województwa Lubelskiego, pana Piotra Zduńczyka. Szanowni państwo, Konfederacja oraz bezpartyjni samorządowcy idą wspólnie do wyborów, również na tym szczeblu wojewódzkim, po to, aby zmienić jakość prowadzenia polityki na szczeblu samorządowym oraz jakość wydatkowania publicznych środków. Przez 4 lata, czy 5 lat rządów PiS-u na Lubelszczyźnie niestety, ale nie zrealizowano żadnego strategicznego projektu inwestycyjnego w ramach województwa lubelskiego. W zasadzie władze skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby się dobrze pokazać przy otwarciu kolejnej drogi, której zostało wyremontowane akurat w konkretnej gminie 3 km. Chodzi o to, żeby w jak największej ilości gmin takie małe odcinki były otwierane z wielką pompą. Mamy do tego brylowanie przy przekazywaniu wozów OSP i cała polityka województwa lubelskiego tak naprawdę opiera się właśnie o takie małe smaczki, żeby tutaj ludziom się pokazać, ile to się nie robi wspaniałego dla lokalnej ludności. Tymczasem, kiedy spojrzymy na program strategiczny województwa lubelskiego pisany na dekadę do 2030 roku, to nie zauważymy tam żadnych inwestycji strategicznych, żadnych planów. Mówimy tam tylko o typowych i rutynowych remontach dróg. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie żyją mentalnie od 20-30 lat w tej samej rzeczywistości swojej własnej, wymyślonej, że jedyne co trzeba dać ludziom to te właśnie kilka kilometrów dróg. Są oderwani od rzeczywistych problemów i w tym projekcie strategicznym, planie strategicznym nawet nie wskazali, jakie są zagrożenia dla naszego województwa, jakie są szanse dla naszego województwa, gdzie należy inwestować, aby poprawić faktyczny los i życie naszych mieszkańców. Jak dobrze wiemy, tu w Biłgoraju, czy w ogóle na Zamojszczyźnie południowo-wschodniej Lubelszczyźnie mamy problem z odpływem młodych, zdolnych ludzi do dużych miast i to niestety coraz rzadziej jest nawet Lublin, który jest blisko.
Coraz częściej ludzie wyjeżdżają do Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania. Dlaczego? Ponieważ tam upatrują jakiekolwiek szanse na stworzenie swojej kariery i lepszego życia. Niestety, ale południowo-wschodnia Lubelszczyzna nie jest w stanie zaoferować im odpowiednich miejsc pracy. To jest problem, moim zdaniem, strategiczny, którym właśnie województwo lubelskie również mogłoby się zająć. Dlatego uważam, że w Sejmiku Wojewódzkim możemy tworzyć odpowiedni klimat dla przedsiębiorców do inwestycji właśnie w tym rejonie. Mamy znakomitych naukowców w Lublinie, którzy na różnych uczelniach opracowują różne wynalazki, które niestety bardzo często są sprzedawane zagranicznym korporacjom ze względu na brak możliwości rozwoju produkcji tutaj na Lubelszczyźnie. Czy województwo lubelskie nie mogłoby wspierać właśnie tych, którzy chcą się tutaj budować, którzy chcą tutaj tworzyć miejsca pracy, w innowacjach, którzy chcą tworzyć nowoczesną gospodarkę tutaj na Lubelszczyźnie? Ja uważam, że jak najbardziej mamy do tego możliwości bardzo duże i my musimy przynajmniej się nad tym zastanowić, co możemy zrobić, aby więcej przedsiębiorstw rosło tutaj na ziemi lubelskiej, ziemi biłgorajskiej. Zwłaszcza, że to przedsiębiorcy w połowie są odpowiedzialni za dochody, za źródła własne, finansowe województwa lubelskiego. I z tym konkretnym postulatem ja idę przede wszystkim do sejmiku, abyśmy wreszcie rozpoczęli myślenie o tym, jak pozostawić młodych ludzi tutaj na Lubelszczyźnie, na Biłgorajszczyźnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Piotrowi za wystąpienie. W tej chwili byśmy przeszli do pytań. Czy są jakieś pytania do naszych gości, do nas? Przejdźmy do nieformalnej rozmowy. Także. Przepraszam, teraz tylko od dziennikarzy zakończymy konferencja prasowa jest dziennikarzy. Za chwilę zakończymy konferencję i będzie można podejść i porozmawiać. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję państwu bardzo.